Studio Stop Kadr. Już od ponad 600 lat krzyże wież kościelnych wznoszą nad Polesiem znak Najświętszej Maryi Panny i zakonu franciszkańskiego. Rzeka płynie, czas upływa. Rodziły się i upadały imperia, cywilizacje. Polityczne i społeczne rewolucje zmieniały obraz świata. Ale Kościół założony przez Jezusa Chrystusa z Nazaretu jest trwały jak skała w burzliwym biegu historii. Po owocach ich poznacie. Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju, abym niósł miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie obrażają się wzajemnie, abym łączył tam, gdzie trwają spory, abym mówił prawdę tam, gdzie króluje kłamstwo, abym niósł wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Wakacje kardynała. Józef Borodin. Jestem. Józef Kliszewski. Jestem. Zygmunt Poliński. Jestem. Grzegorz Kołosowski. Jestem. Stanisław Rogowski. Jestem. Adolf Stywiński. Jestem. Mieczysław Suwała. Jestem. Bolesław Zawadzki. Jestem. Kazimierz Świątek. Jestem. Po zakończeniu gimnazjum w Baranowiczach nasz ksiądz prefekt zaproponował nam wyjazd do Pińska, aby uczestniczyć w rekolekcjach. Kardynał Kazimierz Świątek, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski, administrator apostolski diecezji pińskiej. Po zakończeniu rekolekcji prefekt zaproponował wycieczkę po mieście i mówił, że zaczniemy od podziemi katedry, gdzie rok temu został pochowany pierwszy biskup diecezji pińskiej, Zygmunt Łoziński. Weszliśmy do podziemi. Jego trumna była zamurowana, ale był maleńki otwór, przez który, mówił prefekt, można wsunąć rękę i dotknąć samej trumny i poprosić, czego pragniecie poprosić, żeby z wstawiennictwem biskupa, żeby Bóg wysłuchał tej prośby. I pamiętam, że przedstawiłem dwie prośby. Pierwsza, żebym przez całe życie był wiernym sługą Jezusa Chrystusa.
Kiedy mówiłem, absolutnie nie myślałem, żeby zostać księdzem, kapłanem. Nie, ale żeby być katolikiem, chrześcijaninem, wierzącym i takim w pełni świadomym. I druga moja prośba była, żeby moja mama żyła jak najdłużej. Jedno Ojcze Nasz zmówiłem i wychodzę. I nagle coś mi się stało. Ja sam po siebie byłem sam człowiekiem wysportowanym, gotowym do żartów. Może do dziś coś z tego zostało. Kiedy wyszedłem, od razu zwrócono na mnie uwagę. A ty co taki poważny się zrobiłeś? A ja już miałem podjętą decyzję, że idę na Uniwersytet do Wilna na filozofię. Wszystko było przygotowane. Mówię, zmieniłem plany. Jak to? Wstępuję do seminarium duchownego. I tylko do Pińska. Jego wy nie szczycicie. I ja nie szczycę, da? I ja idę w duchowne seminarium i tylko w Pińskie. Sługa Boży Zygmunt Łaziński. Ksiądz Zygmunt Łaziński, kawaler Orderu Orła Białego, Krzyża Walecznych, urodził się 21 lipca 1870 roku, biskup diecezji mińskiej od 1918. W 1920 roku aresztowany w Mińsku przez NKWD. Został przy życiu tylko dlatego, że bolszewicy wystraszyli się opinii publicznej, zagranicznej oczywiście. Od roku 1925 był biskupem w Pińsku. Założycielem seminarium duchownego w tymże roku. Całym swym życiem głosił, że źródłem człowieczej świętości jest miłosierdzie, które daje się bez korzyści dla siebie, daruje się innym, daruje się wszystkim bez wyjątku. Ludzie są tego świadkami, i Polacy, i Białorusini, i Żydzi, i Rosjanie, którzy modlili się w dzień śmierci i przy trumnie mogli się go dotknąć. Kilka lat później dotknął się jego trumny, wybierając swą życiową drogę, młodzieniec Kazimierz Świątek, nie wiedząc, że Pan na zawsze wiąże jego życie z osobą wielkiego pasterza. I właśnie wtedy moje życie związało się z biskupem Łozińskim. I tak do końca mojego życia. W ten sposób trafiłem tutaj do budynku seminarium duchownego. Co do mego wieku, to z całej dziewiątki na moim kursie byłem najmłodszy. Nasze życie to była nie tylko modlitwa i nauka. Byliśmy młodzi, pełni radości, wszystkiego, jak u wszystkich młodych ludzi. Ale przepełnione modlitwą i nauką życie w tych murach seminarium. Kiedyś one tętniły życiem. Następnym przykładem jest utworzenie Indikatywów. Indikatywów w kulturze pasywie tworzymy na formatu. Puri Gebriorum Vestimenta Prosternebent in Via et Clamab. Hosanna Filio Davida. Hosanna in Excelsis. Cantabo et Psalm Domino. Verba tua audiebam. Mieliśmy znamienitych profesorów. Na tej fotografii prałat Gebartowski, filozof. On nas inaczej nie nazywał, ani studenci, ani klerycy, ale zawsze panowie. Panowie, tak zaczynał. I myśmy żartowali, nazywając go panem prałatem.
Mieliśmy takiego historyka, profesora Kantrika. On wspaniale znał historię. Oprócz tego łacinę, grek, hebrajski. To było straszne. Język hebrajski. Trzeba było rozwiązywać te krzyżówki, jak to nazywaliśmy, dlatego że litery nie z tej ziemi. I to zdanie, Bóg umie wszystko na piątkę, profesor, ale nie każdy, na czwórkę. Student dobry, student na trójkę, a zwykły na dwójkę z plusem. Tylko tyle. Ja przecież zakończyłem liceum nie klasyczne, a humanistyczne. Greki w ogóle nie było. Tylko tyle wiedziałem, co z matematyki. Alfa, beta, gamma. Na pierwszym wykładzie on wezwał mnie do tablicy, przeczytał jedno zdanie i mówi: proszę przetłumaczyć to na grecki, proszę napisać. Napisałem kilka liter i mówię: zakończyłem. Wszyscy się roześmiali, a profesor nałożył na nos okulary, popatrzył. No tak, ani jednej greckiej litery tu nie ma. Jego słowa tak zadziałały na moją ambicję, że u tego profesora zdałem na czwórkę grekę i hebrajski. Ale nawet po nocach siedziałem nad tym. To była moja ambicja. A dostać u niego czwórkę, to naprawdę coś. Jeszcze i dziś potrafię mówić po hebrajsku. Po hebrajsku, da? Abinu Hashem b'shamayim kadesh shemecha tabuga. Ojcze nasz po hebrajsku. A przecież to było 62 lata temu. Tak się go nauczyłem. Stanisław Ryszka, jeden z seminarzystów, jego dokumenty zachowały się w archiwach. Typowy los, typowe dokumenty. Zobowiązanie. Wstępuję do seminarium duchownego w Pińsku, aby przygotować się do życia kapłańskiego i pracy duszpasterskiej, jeśli mi Bóg pozwoli, aby zostać księdzem w diecezji pińskiej. W przypadku dobrowolnej zmiany seminarium zobowiązuję się wnieść opłatę za moje utrzymanie i nauki, które otrzymam z rąk księdza rektora albo w jego imieniu. Każdy miał swą osobistą drogę do seminarium. Różni ludzie, każdy inaczej przeżywał swoje powołanie. Jednak przyjmując kapłaństwo w tamtych czasach, przyjęli oni na siebie ten sam los prześladowanych męczenników. Do Jego Ekscelencji księdza biskupa ordynariusza diecezji pińskiej. Z pokorą przyjmując me powołanie do kapłaństwa, proszę Waszą Ekscelencję o udzielenie mi posług egzorcysty i akolity. Podpisany kleryk Stanisław Ryszko. On wstąpił do seminarium w 1929 roku. Po zakończeniu studiów został wysłany do Nowogródka od 1938 roku w Pińsku, gdzie został aresztowany w 1949 roku. Przemiana kleryka Stanisława Ryszki w bezimiennego więźnia gułagu. Skrzyżowanie świętości i męczeństwa. Kazimierz Świątek wstępował do seminarium 6 lat później niż Stanisław Ryszka. Zakończył naukę w 1939 roku i został wysłany do Pruszan. Co się jednak tyczy nauki w obozowym uniwersytecie, rozpoczął on wcześniej od swego starszego brata w kapłaństwie, już w 1944 roku. Do 1944 roku trzy razy zmieniało się życie na tej ziemi, łamiąc ludzkie losy.
Najpierw polska sanacja, potem przyłączenie do sowieckiej Białorusi, potem wojna i niemiecka okupacja. Od 1939 roku do 1944 ksiądz Kazimierz Świątek głosił Słowo Boże, pracował duszpastersko, pozostawał wiernym swemu kapłańskiemu powołaniu. Został aresztowany w 1944 roku. W otchłani obozów zbudowanych dla zniszczenia wiary, wiary w Boga i wiary w człowieka, oni zwyciężyli. Nie zaniechali bowiem swego obowiązku i prawa kapłana do głoszenia Słowa Bożego i misji przekazanej przez Chrystusa w słowach: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Pijcie, bowiem to jest moja krew nowego przymierza, za wielu wylana na odpuszczenie grzechów. Nawet zagrożeniu śmiercią nie zdradzili oni swego powołania. O czym myślał ksiądz Kazimierz, wracając z obozu? O pogrzebanej w wiecznej zmarzlinie młodości i zdrowiu? O poniżonym i zniszczonym Kościele, o skaleczonych duszach ludzkich, które trzeba pocieszać i leczyć, kierować na drogi wiary. Ksiądz wiedział jedno: wakacji tutaj nie będzie. Ksiądz Świątek studiował budowlane rzemiosło za kręgiem polarnym, a tymczasem piński kościół ulegał zniszczeniu. Nie tylko zniszczeniu. Świątynie znikały z powierzchni ziemi w ciągu jednej nocy. Największy w Rzeczpospolitej kościół jezuitów wysadzono i nie było to łatwe zadanie. Jednak w rezultacie wyszedł wspaniały plac defilad i pomnik wodza międzynarodowego proletariatu. Być może władze zdecydowały, że dwa kościoły obok siebie, nawet perły architektury, to za dużo. Albo mieli nadzieję, że franciszkański kościół sam się z czasem rozleci, ale w tym kościele pojawił się proboszcz, a dla wiernych pasterz. W opuszczonych murach kościoła nowy ksiądz przypadkowo natknął się na książkę, zbiór dokumentów, które otworzyły przed nim starą historię kościoła. Zakonnik o imieniu Mikołaj Kaczanowski, zgodnie z nakazem przełożonych i na chwałę Bożą, przygotował w 1759 roku Generalny Rejestr Archiwum. W rejestrze znajdowało się 450 dokumentów dotyczących kościoła i klasztoru, fundusze, przywileje i konfirmacji, a także stare dekrety, akt fundacji na pergaminie, z pieczęcią na sznurze samego księcia pińskiego, starobudzkiego i turowskiego Zygmunta. Przy biskupie wileńskim Wasiliu, dla klasztoru i kościoła dany, który dla informacji i potwierdzenia od słowa do słowa włączony został do rejestru. 1396 roku, 4 dnia po święcie Pięćdziesiątnicy, Jego Wysokość, książę Piński, Starobudzki i Turowski Zygmunt, będąc spadkobiercą i właścicielem posiadającym prawo do głoszenia wiary katolickiej z pozwolenia Jego Miłości księdza Wasilia, pierwszego biskupa wileńskiego, księżom franciszkanom, celem ufundowania parafii, wybrawszy dla niej wezwanie Najświętszej Maryi Panny, założony zostaje kościół i klasztor. Dla nich ofiarowany folwark Wyszewicze z całym dobytkiem i przyszłymi ofiarami na wieczyste używanie dany. Dobrowolnie rezygnując z posiadania czegokolwiek, w ciągu XIII wieku uczynili oni chrześcijaństwo w coś niespotykanego dotąd, narodową religię.
podobnie jak ich nauczyciel, święty Franciszek. Chodzili oni po drogach Europy i głosili ubóstwo i ascezę, miłość bliźniego i całego stworzenia. W 1396 roku od narodzenia Chrystusa dotarli oni nad brzeg Sennej Piny i ochrzcili księcia Zygmunta Kiejstutowicza. W ten sposób rozpoczęła się historia pińskiego klasztoru. Drewniane zabudowania często płonęły. 9 października 1648 roku kościół i klasztor całkowicie spłonęły w wielkim, jak nazywa go kronika, pożarze powstania w mieście. W 1706 roku Szwedzi bezlitośnie spalili i okradli miasto. Dopiero po 6 latach, w 1712 roku, to, co ocalało z XVI wieku, było wmurowane w nowe ściany, które zmieniły widok kościoła, wznoszący krzyż nad spaloną i spustoszoną ziemią. Stan całego budynku, który przejął w 1954 roku nowy proboszcz, mógł doprowadzić do załamania nawet mocnego człowieka. Ale trzeba było pracować i szukać pomocników. Był taki czas, on mógł emigrować do Polski, a tu sowiecka władza. Przekonali go, aby nie wyjeżdżał. Nie pojechał. W Pińsku od 1938 roku. Na wojnie stracił brata, partyzanta, który był jemu ojcem. Był łącznościowcem. Zawód wymagał cierpliwości i smykałki, odpowiedzialności. Dobrym łącznościowcem był Józef Kalinowski. Kiedy on wrócił, był tutaj jeszcze jeden ksiądz zesłaniec w Łagiszynie. Nasz ksiądz odsiedział 10 lat od początku do końca, a ten z Łagiszyna tylko 7 lat. Miał wyrok 25 lat, ale po śmierci Stalina na nowo rozpatrywano wyroki. Za co siedzisz? Nie wiem. Za co siedzisz? On również opowiadał ciekawe rzeczy. Tak tu jest napisane, że siedział za to i za to. A ty podpisałeś. A on mówi: co byście na moim miejscu zrobili, kiedy ponad rok w więzieniu, w ciągu dnia praca w lesie, wycinka drzew, a nocą 3-4 razy na przesłuchanie. On opowiadał taki przypadek, że pewnej nocy czekał w celi na wezwanie, ale nikt nie przyszedł. I on biedny zasnął, przyśnił mu się jakiś święty, Matka Boża, czy jakoś tak, podpisz. Na następny dzień on podchodzi: no co, podpiszesz? Podpiszę. Dawno byś tak zrobił. I siedział sobie spokojnie. Podpisał i jego więcej się nie czepiali. On wrócił prawie w tym samym czasie. Ten z Łagiszyna i ksiądz Świątek. I oni między sobą decydowali, kto tu zostanie. Rozumiesz? Ten z Łagiszyna mówi: ja pojadę do Łagiszyna. Dobrze. A Świątek został tutaj. I do dziś tutaj pozostał. On wszystko время тут. To ja z nim poznałem się. Poznaliśmy się z nim jeszcze wtedy, gdy był w Prużanach. To taka wtedy chwilowa znajomość, która była już na stałe, kiedy wrócił z więzienia. W 1953 roku, chyba w 53. I ciągle jesteśmy razem. Bezinteresowny i wierny człowiek, on był ostoją dla swojego księdza. Ojciec Kazimierz ufał jemu bezgranicznie. A to było w tym czasie bardzo ważne, najważniejsze. I ksiądz Kazimierz nie miał wątpliwości, kiedy ufał Kalinowskiemu w 50-tych latach. KGB-ści szukali trumny biskupa Łozińskiego, która była miejscem kultu wiernych.
W obawie przed obcymi ksiądz Kazimierz postanowił schować szczątki biskupa. Razem z Kalinowskim przenieśli trumnę z podziemia do kościoła. W całym kościele szukali miejsca. W końcu schowali w ołtarzu Matki Bożej Różańcowej. A po kilku latach zdecydowali, że w murach kościoła będzie bardziej bezpiecznie. Znów w ukryciu zamurowali trumnę we wcześniej przygotowanej niszy. A tę niszę, gdzie stoi trumna, to moja robota. Tam mur ma 2 metry. Kułem tam ponad miesiąc. Wykułem, pochowaliśmy go tam, zatarliśmy ślady. Nie ma, nie ma, nie ma. I tak się odczepili od nas. Zapalił on tą świecę na rok przed swoją śmiercią. Niezmordowany, skromny robotnik, dobry człowiek. Przyjmij, Panie, jego duszę. Panie. Kalinowski zawsze był z nami. Oj, on był oddany. Ja i on byliśmy we dwoje. Dwoje robotników wyjątkowych. Takich teraz nie ma. Ja pracowałam dzień i noc. I drzewo rąbałam i sprzątałam. Miałam porządek wokół kościoła. Wszędzie czysto. Góry śniegu zimą, a u mnie tutaj czyściutkie, jakby pomyte. I inni się dziwili. Tutaj mówią, anioły pracują. Wyszła za mąż, mając 16 lat. Miała 7 dzieci. Starsza córka miała 14 lat, a najmłodszemu było 1,5 roku. Ludzie żyli, wierzyli w Boga. Za to, że byli Polakami, za to, że wierzyli, zrujnowano ich rodzinę. Męża zabrali i na pewno gdzieś zabili. Po nią przyszli za miesiąc. Tak jak stała, zabrali ją z domu od dzieci. Nie mówili dokąd, a zabrali na zsyłkę. Ona nie rozumiała, myślała, że zwolnią do dzieci. Pierwszy raz spotkałam się z kardynałem, kiedy poszłam do pracy. Był taki energiczny, nie taki jak dzisiaj. No a teraz to w ogóle, on jest, słowa Bogu, kardynałem i trzyma się bardzo dobrze. A wtedy był młody. On miał psy. On sobie z nimi wychodzi na spacer do lasu z tymi psami. Takim go znałam. A potem, gdy poszłam do pracy u niego, było ciężkie życie. Ciągle prześladowali, ciągle. Gdybyście wiedzieli, jak to ciężko. Ja zawsze martwiłam się o niego. On przecież miał słabe serce, był całkiem słaby. Miał częste ataki serca. A ja czasem biegłam, aby jakoś pomóc, walizkę zanieść. Pani Józefa nie na wiele przeżyła Kalinowskiego. Zmarła latem 2000 roku. Jedna z ostatnich, którzy obronili Kościół w trudnych czasach. Czasy były rzeczywiście trudne, ale trzeba było odbudowywać Kościół, zabytek historii, kultury i sztuki. Potrzebni byli fachowcy i ksiądz Kazimierz rozumiał to lepiej od innych. On był odpowiedzialny wobec przeszłych i przyszłych pokoleń za przetrwanie świątyni, wobec Boga i ludzi, wobec swego ojca duchownego, biskupa Zygmunta Łozińskiego.
Prace restauracyjne przy ołtarzach w Pińskim kościele były niestety jedynymi, na które było pełne pozwolenie władz. Prace te w działającym kościele były aktem łaski dla wierzących przy wszechobecnych prześladowaniach. Wydaje się, że jeszcze tak niedawno, a trudno w to uwierzyć dziś, że o odrodzeniu religii w 1980 roku i pomyśleć dane nie było obywatelowi ZSSR. Profesjonalne roboty rekonstrukcyjne w tamtych czasach i w takich rozmiarach wydają się dziś cudem. Zdaje się teraz cudem. I kto mógł wtedy pomyśleć, że pochłonięty pracami remontowymi ksiądz to przyszły pierwszy kardynał z Białorusi. Pole działania rozszerzyło się. Okazało się nagle, że Pińska katedra to tylko jeden z wielu kościołów na Białorusi. I wszystkie one potrzebują nie mniejszej troski. I rozpoczął on z najważniejszego kościoła, Mińskiej katedry, od wielu długich lat zamienionej przez bolszewików na salę sportową. Świątynia, która utraciła swój pierwotny wygląd, która pamiętała biskupa Zygmunta Łozińskiego. Trzeba było ją oddać wiernym, jaką była kiedyś. Nowe zadanie, nowe warunki, nowy wymiar, ale ta sama niewyczerpana energia i siła ducha. Kościół zwycięża! Mińsk, 7 grudnia 1996 roku. Kościół wzmacnia się. Jakże cieszę się, że dzisiaj mogłem święcenia udzielić właśnie w tej katedrze, z której już zostały zdjęte rusztowania i ukazało się jego piękno wnętrza. Z posadzką wspaniałą. Prawda, jeszcze sporo trzeba zrobić, ale to znak. Też ten widoczny, widomy znak, że ta nasza wiara zwycięża. I ta katedra to jest właśnie jako symbol, jako szczególniejszy znak wiary katolickiej na Białorusi. I dlatego ten wysiłek, i dlatego to staranie, żeby ją wznowić tak, jak ona była. I taką ona już się staje. I taką ona będzie. Mińska archikatedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny była uroczyście rekonsekrowana 27 października 1997 roku. Seminarium założone przez Zygmunta Łozińskiego nosiło imię Tomasza z Akwinu i znajdowało się w murach klasztoru, których najstarsza część pochodzi z początków XVIII wieku. W czasach sowieckich budynek okazał się użyteczny jako dom oficerów i sztab wojenno-morskiej szkoły, ale imperium się rozpadło. Marynarze odeszli, jakby ich w ogóle nie było. Pozostała pustka i to, co pozostawili po sobie czasowi użytkownicy budynku. Odbudowa zabytku historii i architektury stała się sprawą profesjonalistów z Polski, zaproszonych przez kardynała. Te sklepienia, te łuki, te lampy, żeby zapewniały im jakiś wewnętrzny spokój, bo proszę... Wiktor Wilk, architekt, inżynier, dyrektor firmy Renovator z Zamościa. Wyjdą z naukami do wiernych, do chrześcijan. I oni powinni mieć wewnętrzny w ogóle po pierwsze spokój, po drugie wewnętrzne przekonanie, a po trzecie
ta architektura powinna ich nauczyć tego, żeby oni uświadamiali, tam gdzie się kiedyś znajdą w pracy, uświadamiali wiernych o tym, że o starą architekturę, stare obiekty, które budowali nasi przodkowie, trzeba się po prostu troszczyć, bo one świadczą o kulturze, o historii i o przynależności do tego narodu. Odrodzenie seminarium swojej młodości dla kardynała nie jest próbą powtórnego wejścia do tej samej rzeki. Jako prawdziwy człowiek reguluje on bieg czasu, odbudowuje więzi pokoleń, przywraca ducha seminarium biskupa Łozińskiego. Вот так что-то такого типа, только меньше. Вот видите, это есть филенка, и просто дать на нее такую вкладочку. Ну, чьи кардинальская это справа. Czy to jest zajęcie dla kardynała? Ramy, drzwi, wieszaki. Nie ma końca szczegółom, kiedy budowa na ukończeniu. Sens nie jest w drobnostkach. Można zrozumieć człowieka, który powrócił do domu swojej młodości po długiej nieobecności. O, tutaj stał stolik. Tutaj mieszkałem. A jaki ładny miałem widok. Tutaj, tam, na piny. O, tutaj było moje miejsce. No my postaramy się, żeby życie tutaj, oto ja się już będę starał, żeby było w stylu i duchu biskupa Zygmunta Łozińskiego. A więc dużo estetyki, ale materialnych rzeczy nie trzeba dużo, aby przygotować. Oni przecież dokąd pójdą pracować? Do kołchozów, do wiosek, małych miasteczek i tak dalej. Gdzie trzeba będzie, jak to się mówi, do każdych warunków. Trzeba od razu mówić, widzicie, te warunki tutaj, abyście się mogli uczyć, żeby wam nic nie przeszkadzało, ale przygotujcie się do życia. Nie będzie wam tak dobrze jak tutaj. Aby nie stracić kontaktu z rzeczywistością, żeby się w głowie nie poprzewracało, że tak będzie przez całe życie. Dlatego nawet miałem taką myśl, aby nie robić tutaj takiego komfortu, ale wszyscy wokół mówili, księże kardynale, już XXI wiek. No, pójść będzie 20. No niech będzie 21. Teraz rozpoczniemy modlitwą nasz egzamin, aby dobry Bóg pomógł każdemu swoim światłem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oni poczuli Boże powołanie i odpowiedzieli na nie obietnicą służenia Jemu przez całe życie. Czy dadzą rady? Czy okażą się godnymi tych, którzy patrzą na nich ze starych fotografii? W dzisiejszych czasach, kiedy tak pomyśleć, czy nie nastąpił już dzień sądu ostatecznego, idziemy w niewiadomą przyszłość, pełną tragicznych często wyzwań. Oni, przyszli pasterze, muszą nauczać się budzenia w ludziach wiary, muszą przeciwdziałać brakowi duchowości rozkładającego dusze ludzkie. To był wielki dzień w życiu Kościoła na Białorusi. 12 września
2001 roku. Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne imienia świętego Tomasza z Akwinu. У гэты дзень прагучала тым дню адчытана слова Ойца Святого Яна Павла II. Fuerat enim illud seminarium servi Dei Sigismundi Lozinskiego. У гэты дзень в тым дню забрзмялы гратуляцыі ўлад панствовых. Гэта ўжо не проста то ж не па просту ксенжа. Гэта выкладчыкі, то выкладовцы адрозанага семінарыум. Гэта не проста студэнты, то незвыклі студэнці. Гэта але алумні міждыяцэзіальнага вышэйшага семінарыум духовнага імені святого Томаша з Аквіну. У гэты дзень гучалі тым дню жычэння складалі вышэй хірархові касцёла. Бог дазволіў мне адтворыць два семінарыя в Гродне і в Санкт-Петербургу. І я добра вем, яка то радасць. Радасць для біскупа, яка то радасць для верных і цэлага касцёла. В тым выпадку єст то радасць тым вельша, што єст то семінарыум міждыяцэзіяльны. I гэта семінарія, якую ты закончыў. І єсто семінарыум, które ты скончылаш, którym ты się przygotowałeś i wychowałeś tak, że dałeś rady przejść przez te wszystkie trudności, na zawsze pozostając wiernym kapłańskiemu powołaniu. I wy, młodzi alumni, macie jak najlepszy przykład waszego biskupa. W tym dniu oni nie mogli nie pokłonić się założycielowi i patronowi seminarium, nie mogli nie pomodlić się przy jego grobie. Sługo Boży, biskupie Zygmuncie Łoziński, nawiedzając Ciebie na miejscu Twojego spoczynku, wyrażamy głęboką wdzięczność za założenie w 1925 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku. Dzisiaj zdajemy Ci sprawozdanie, że po 62 latach wymuszonej przerwy to seminarium odnawia się jako międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne imienia świętego Tomasza z Akwinu w Pińsku. Biskupie Zygmuncie, weź to odnowione seminarium
pod Twoje duchowne kierownictwo i ojcowską opiekę, aby stała się ona kuźnią wielu świętych powołań. Postscriptum. Zakończył się szum oficjalnej uroczystości. Goście rozjechali się, rozeszli. Rozpoczęło się przepełnione modlitwą i nauką życie prawdziwych gospodarzy tego domu. Rozszczęśliwionego, co? Nie tylko szczęśliwego. I płaczącego. Beczącego, bo z radości, tak? No chyba, jak umieściłem na Święty Sakrament po 62 latach znowu. I monogram także. Ale że pan Jezus już znowu na swoje miejsce wrócił po 62 latach. Jak tu nie płakać? No właśnie. Ja się nie wstydzę tych, ja raczej... Chciałbym, żeby papież widział, jak kardynał płacze z tej radości. No właśnie. Pczyna? Kto to? Ktoś wczoraj zażartował. Nie zażartował, jakoś mi zostało. Jeszcze do domu przyszli. Nie zażartował, a tak mówi. No tak, mówi, w kwietniu zakończył seminarium. Kończył seminarium. A we wrześniu od nowa rozpoczyna w nim naukę. Ja mówię, miałem malutkie wakacje od kwietnia do września. Tylko kwiecień był w 1939 roku, a wrzesień w 1991 roku. Wczoraj tak było wesoło. Wszyscy się roześmiali. Ja mówię, wakacje. Ale nie letnie bynajmniej. Nie pomylił się kardynał. Za oknem wrzesień 2001 roku. Ale my wszyscy jeszcze do końca nie rozumiemy, że żyjemy już w trzecim tysiącleciu od narodzenia Chrystusa. A jeśli małe wakacje trwają 62 lata, można się nawet pomylić. To nie ciężko pomylić. Panie, spraw, abym nie szukał pocieszenia, lecz innych pocieszał, abym nie pragnął zrozumienia, ale żebym innych zrozumiał, abym nie szukał miłości własnej, ale miłował, albowiem kto daje, ten otrzymuje, kto nie szuka swego, ten odnajduje, kto przebacza, temu zostanie przebaczony, bo umierając, rodzimy się do życia wiecznego. Thank you.
Jakby przeleciał dźwięk, pamiętaj o śmierci, memento mori, pozostawiając niewymowne uczucie strachu. Otwarła się przesłona kamery filmowej, przepuściła światło i zamknęła się, koncentrując w nieprzeniknionej ciemności mgnienie, obraz bezpowrotnie uchodzącego czasu. Powołani nie dlatego, że święci, ale święci dlatego, że powołani. Mówimy o nich słowami świętego Augustyna. Obrazy z przeszłości, a myślimy o dzisiejszym, aby odkryć drogę w przyszłość. Poprzez ten film kończy się trylogia, z którą autorzy łączą filmy Mater Misericordiae i Powrót, i w której próbowali przedstawić odrodzenie Kościoła na Białorusi. Wydarzenia, które przeszły już do historii, są nieodłącznie związane z wybitną osobą pierwszego białoruskiego kardynała Kazimierza Świątka. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy śledzić przez kilka lat działalność tego wspaniałego człowieka i mogliśmy opowiedzieć o tym poprzez te filmy. Scenariusz: Arkadii Szpunt. Reżyser-operator: Jurij Garuliow. Kompozytor: Jurij Walmus. Operator dźwięku: Wiktor Krasnow. Konsultacja naukowa: Swietłana Adamowicz. Montaż: Aleksander Lawysz. Kierownik produkcji: Irina Czernozipunnikowa. Współpraca: Wiaczesław Bankiewicz, Oleg Winiarski, ksiądz Jan Glinka, ksiądz Kazimierz Żylis, Aleksander Kazeko, Jurij Lawysz, Inna Lamaka, Krystyna Lelko i Katerina Chwagina. Wystąpili: rektor seminarium ksiądz kardynał Kazimierz Świątek, parafianie z Pińska, Józefa Krepska, Józef Kalinowski, ksiądz Jurij Kosobucki, ksiądz Arkadii Kuliacha i Władimir Niewdach. Dziękujemy za współpracę dyrektorowi firmy Renovator, panu Wiktorowi Wilkowi, Alesiowi Żludku, księdzu Janowi Kremisowi, księdzu Antoniemu Klemantowiczowi, Antosiowi Kuzmiczowi. Dziękujemy za ikonograficzne materiały pani Swietłanie Adamowicz, gazecie Piński Wiestnik i panu Wiaczesławowi Ilienkowi. Dziękujemy organizacji Renovabis.